Oceniając całość, prawda, całokształt wszystkiego, co w tym roku było, muszę powiedzieć, że był dobry rok. Jeżeli dla rejonu on był bardzo udany, bo to, co planowaliśmy, wiadomo, planujemy, mamy programy, pewne projekty, chcemy to zrealizować i dzisiaj muszę powiedzieć, i to robię z takim wielkim zadowoleniem i satysfakcją, że udało się bardzo dużo zrobić w rejonie, pozyskać fundusze i zrealizować to wszystko. Myślę, że to widać, wizerunek rejonu się poprawia i na pewno, że ludzie to doceniają. Cieszę się, że też rejon się rozwija, że niektóre starostwa, miasta dynamicznie się rozwijają, tu Soleczniki, Jaszuny, to bliżej Wilna, że ludzie wyjeżdżają oczywiście za granicę, ale ta sytuacja demograficzna, migracja u nas jest bardzo dobra na mapie Litwy. Wiele, wiele pozytywów i dlatego mam całe moralne takie prawo ocenić, że był rok dobry. Osobiście oczywiście był różny. Poeta też na Stuwileński mówił, że no niestety czasami coś tracimy i rok mijający zawsze coś się traci. Zawsze pewne jest może niedosyt, że coś nie udało się zrobić, coś umknęło, czy takiej złomności różnej ludzkiej. No ale najważniejsze, że urodził się wnuk, to jest najważniejsze dla mnie i dlatego oceniając i minusy i plusy muszę powiedzieć, że ten rok jest bardzo dobry, no bo jest kontynuacja rodu i mam wspaniałego wnuka i to jest pięknie.